Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj na takim małym, krótkim filmiku. Słuchajcie, w dniu wczorajszym na live budowaliśmy taki oto mały, prosty nadajnik na zakres fal AM z opcją regulacji częstotliwości z zewnętrznego generatora. Mamy tu generator do ponad 3 MHz, tak więc możemy sobie ustawić dowolną częstotliwość. Tak więc pomysł był taki, żeby ustawiać cokolwiek i tą częstotliwością modulować sygnał audio. Oczywiście nadawać go na mały zasięg do odbiornika z zakresem AM, czyli długie, średnie oraz krótkie. Tak więc słuchajcie, były problemy, nie chciało nam to wczoraj, tak jak to się mówi, elegancko działać, ale postanowiłem dzisiaj przysiąść przed południem i chyba udało mi się, słuchajcie, znaleźć problem, gdzie nie dolutowałem jednego wyprowadzenia, żal się przyznać, no ale niestety wiadomo, zdarza się. Ale udało mi się, słuchajcie, ten zestaw uruchomić. Czyli teoretycznie założenie jest dobre. Można by spróbować ten układ rozbudować i mamy, słuchajcie, fajny nadajnik. Tak więc, słuchajcie, na generatorze ustawiłem sobie 240 kHz. No prawie, tam akurat ta częstotliwość trochę pływa, ale jakby nie patrzeć, to jest około 240 kHz. Napięcie volt peak to peak około 9 V. Nadajniczek jest podpięty, zasilanie, słuchajcie, 12 V, jak widzicie, pobiera prąd, 1/10 W jest zapotrzebowanie. Na telefonie mamy jakąś tam listę piosenek, mamy tutaj ustawioną jakąś tam playlistę i słuchajcie, spróbujemy coś przekazać. Odpalimy sobie muzę. W słuchawce słyszeć, że muza działa, ale to nie o tą słuchawkę chodzi. Druga część podpięta jest tutaj do naszego nadajnika, a w roli naszego odbiornika posłuży Unitra Diora Camp. Są może już nawet nie Unitra, ale Diora Camp, model R201. Na odbiorniczku mamy też ustawione około 240 kHz, tak jak tutaj na generatorze, słuchajcie. To co? Próbujemy. Odpalamy radio. I voilà, słuchajcie. Gdyby nie było, słuchajcie, postroję trochę. Stacja uciekła. Jak widzicie, nadajnik, słuchajcie, działa. Żeby nie było, zmienimy sobie piosenkę. Oczywiście reklama leci, słychać na głośniku. Częstotliwość cały czas to około 240 kHz. Możemy pominąć reklamę. Tak więc, moi drodzy, słuchajcie, chyba udało nam się ten nadajniczek w miarę uruchomić. Moc, tak jak mówiłem, nie jest duża. Antena jest w postaci tutaj dosłownie kawałka przewodu, jak widzicie. Muszę ten kabelek przedłużyć i będzie ok. Żeby nie było, patrzcie, mam zakres 300 kHz. Przełączę go. Stacja uciekła. Wróćmy specjalnie na nasz zakres z powrotem. Jeszcze raz. No dalej. Możemy się spróbować jeszcze troszkę dokładniej dostroić.
Jak zapewne słyszycie w głośniczku, jest różnica sygnału, który jest modulowany w tym naszym odbiorniku tutaj. Sobie ustawić jakąś inną częstotliwość, żeby ktoś mnie nie posądził, że tylko na jednym częstotliwości działamy. Ustawmy sobie powiedzmy około 180 kHz. Oczywiście radio się rozstroiło, przelecieliśmy. Ok, mamy 160 kHz. No to zjedźmy zestrojenie w dół. kHz. No oczywiście, co? Słyszymy. No to słuchajcie, inny kawałek. Oczywiście reklama. Jest to Aqua Barbie Girl. Jak widzicie, nasze założenie z budowy prostego nadajnika, którym możemy sterować z zewnętrznego generatora, sprawdza się, nie ma z tym problemu, tak więc pomyślimy o dopracowaniu tego generatora, słuchajcie, generatora, źle powiedziane, małego nadajnika do współpracy jeszcze z innymi generatorkami na innych częstotliwościach. I słuchajcie, fajny, mały, prosty nadajniczek do testowania takich małych odbiorników, które powiedzmy trzeba zestroić, potestować, zobaczyć czy one działają. I jak widzicie, dowolną częstotliwość, którą ustawiamy sobie na generatorze, jesteśmy w stanie zmodulować muzykę, którą podajemy na wejście i przesłać do odbiornika. Tak więc moi drodzy, naprawdę udało się. Nie jestem tutaj zaskoczony, bo jak wiecie, na moim kanale projekty w większości się udają, działają. Nie ma z nimi większych problemów, tak więc słuchajcie, zawsze dociekam, aby uruchomić dane urządzenie. Tak więc moi drodzy, co tu więcej powiedzieć, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, a w chwili wolnej, słuchajcie, możecie postawić mi piwo bądź kawę, to co woli, linki są w opisach. Tak więc pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia na kolejnym szybkim, ciekawym filmie. Pozdrawiam!